Stany Zjednoczone nie są w stanie tej wojny wygrać, ale nie są w stanie tej wojny przegrać, ale dopóki mają dolara, to Rosja nigdy nie wygra i Chiny też. Dlatego ta wojna skupia się w tej chwili na dominacji dolarowej, bo tak naprawdę świat wygląda w tej chwili po Bretton Woods, że jakbyśmy grali w Monopoly, to Stany Zjednoczone są krupierem, wydają pieniądze za domy, jest jakaś rozgrywka między Chinami, Europą, Rosją czy Arabią Saudyjską, a i tak potem pieniądze w systemie dolarowym wracają do Fedu, z Fedu potem wypływają. Nie ma pożyczkodawcy ostatniej instancji wyższego niż Stany Zjednoczone, no bo teoretycznie komu byśmy wisieli kasę, Jowiszowi, Marsowi, to nie ma żadnego znaczenia. Więc jakby rozkładając ten świat na czynniki pierwsze, chodzi przede wszystkim tylko i wyłącznie o władzę.